Witam z tej strony Kaziasowo, to jest kolejny odcinek z Fallouta 3. Taka informacja, nie jestem jeszcze w miejscu, do którego mamy dojść, tam to co było do zrobienia, zrobiłem, ale informacja jest taka. Ci wojownicy oraz awanturnicy to jest prawdopodobnie nawiązanie do gry, tak przynajmniej mi się pomyślało, że to jest nawiązanie do gry Resident Evil 4. Tam mieliście właśnie taką, że tacy ludzie chodzili. Możliwe, że to jest nawiązanie, możliwe, że to jest, że mi się to nie wydaje, że tak naprawdę było. Więc z góry informuję. Szukamy sobie tą chatę. A pogadamy. Reckon it's the orange fever. I do feel light in my head. Now that is just an awfully rude thing to say, sweetie. No, sweetie. This is the orange fever. And unless I get somebody to help me whip up some tonic, I'm as good as dust for the grave. I reckon you can at that. I just need some help brewing up a little tonic. Pomoc w prędzeniu toniku. Czekajcie na chwilę. Dobra już. Secret family technique. Been so for generations. Help me brew some up by gathering ingredients. I'll share the batch to make it worth your while. And sweeten a deal with 300 caps. Tell you what. Have a bit. This is left over from an old batch, but should be a swig or two there. More than enough to loosen you up, I'll wager. This and that. Let me know when you want to work out the details. Could it now? I suppose you'd know how to see to that, wouldn't you? I reckon you've got a deal, sweetie. But I better notice a difference in the tonic. Zapiszmy. Okay. Thanks for mending the still, sweetie. For this fee, the tonic had better taste like honey, though. Why, I'm just folk. What more is there? Things aren't wonderful, but I reckon it's hard all around. My family's lived hereabouts since, well, before the war, and I reckon we'll be here a long time yet. Nothing you can catch, if that's what you're wondering. Marsh folk catch it all the time. Lucky my family has a special still pot for tonic making. That old thing's been in my family for years and years. Well before the bombs, there was a time folks couldn't get no tonic by law. And my family did okay, helping them get what they needed. I thought you'd never ask. There aren't too many ingredients, but I brew large batches, so we need a good bit of each. We'll need punga fruit, yeast, and some fission batteries. For that extra little kick. Punga fruit, and lots of it. The stuff those loonies make at the church is best. 10 of those will do, but might cost you. Wild fruit will do the trick, but you'll need twice as much of it. Well, we'll need yeast. You can find it about anywhere, but there's a big stash on the boardwalk. 3 sacks is enough. You best keep this one to yourself, sweetie. The family tonic gets real kick from our secret ingredient. We need just a little bit of battery acid. Oh, don't look like that now. You reckon I'd be around to tell you about it if it weren't safe enough? Bring me 6 fission batteries and I'll scrape them into the mix. Yeah, 10 from the growers at the cathedral or 20 wild ones.
We need. Don't be a stranger now. Dobra, idziemy. A już wiem, bo dobra, słyszałem cały czas bębnienie serca. Okazało się, że to po prostu tutaj powolenie serca było z tym spowodowane. Czekajcie. Dane. Dobra, zmień się ręki. To jest całego jeszcze? Tu jest kurórka i piwa. Ciężko będzie, bo ciężko. 6 minut odcinka, nawet nie wiem kiedy to zleciało, powiem wam szczerze. Ej, chodź tu. Trafnie, chodź. Czekaj, przeróbmy. Najpierw tak, przeróbmy te dwurur też na starsze wersje swoje. Chodźmy mi się coś. Okej. Już nie muszę się martwić. Ej, co jest? A musiałem nacisnąć F, bo nagle odsunęło się ode mnie kamera i myślałem, że coś się stanie i dlatego odsunęła się, ale musiałem nacisnąć F w takim bądź razie, że się odsunęła. I ta łódź podwodna, którą do której chciałem dostać, jest w tej okolicy parku. Znaczy tego, przystani, o. Tak, to będzie dużo tego, jak chodzi o wyrzucania, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że nie będę musiał za dużo pozbywać te rzeczy. Jak nie, to po prostu wezmę, spakuję je do, na przykład do kosiarki. No jak będę potrzebował, to wtedy wrócę po nie. Aha, bo jest jakiś atom. Zapominam czasem. Z order, przepraszam. Tak, dziwna rzecz się stanie. Znaczy dziwna. Dziwna pod tym względem, że jednak mało się spodziewałem tego. Może tam była zapowiedź. Zaraz wam powiem, o co mi chodzi. Była zapowiedź taka na stronie, mówię, o, prima aprilis przed tym roku wcześniej. Okazało się, że nie. Mówię o podpisaniu kontraktu na umowy na nasze uczestnictwo, na reprezentowanie klubu piłkarskiego przez zawodnika związanego z FIFA. To jest mało, no oczywiście już takie rzeczy są, ale zdziwiło mnie to, o jaki klub piłkarski chodziło. Chodziło właśnie o kilka stychy. Mój ulubiony klub, tak się trochę zdziwię, mówię, pewnie jakiś żart czy coś takiego, okazuje się, że to jest, nie jest to słaby zawodnik, to jest jeden z czołowych zawodników w Polsce, z tego co czytałem, z tego co też mówili podczas konferencji, a to wiecie, jak konferencja, to jest, to jest szczerze mówiąc lepsze niż to co na konferencji, bo nie zawsze mogą, w cudzysłowie, mogą powiedzieć w 100% rzeczy zgodne z prawdą. Chociaż raczej nie będą kłamać przecież o takich rzeczach. No ale można powiedzieć, ej, dobra. Można powiedzieć, że jednak mnie to zdziwiło. No oczywiście prawdopodobnie, jeżeli będą jakieś eventy z tym związane i będę w stanie jakoś tak można powiedzieć tam iść na te eventy, to wam będę powiedzmy na przykład relacje jakiś zdawał, jeżeli już oczywiście zainwestuję w ten sprzęt do nagrywania, mam tutaj na myśli telefon bądź jakiś aparat czy coś takiego, żeby móc mieć czym nagrywać filmy właśnie z eventami związane sportowymi i nie tylko. To jest ten odcinek.
Discordy. No oczywiście, też na przykład jakbym miał teraz, aktualnie nie mam aktualnie zbyt dobrego, można powiedzieć, telefonu, jak na to. Jeżeli bym miał możliwość, to wtedy bym oczywiście, powiem wam szczerze, nagrał relacje na przykład z Intellect Team Masters, które będzie w marcu dla mnie, ale ogólnie w marcu i w lutym i w marcu w Katowicach. Serdecznie was nie zapraszam. Ja oczywiście pójdę, ale to tak bardziej pójdę pod tym względem, że ja będę tam stał w kolejce normalnie, więc tutaj akurat tego nie ma, że ja, wiecie, wchodzę, bilet mam i wchodzę. Nie, ja po prostu w kolejce stoję jak klasyczny człowiek. Nie kupię sobie takich biletu, bo stwierdzam, że to jest mi warte, bo akurat warte jest świeczki kupienie biletu. Bo nie musicie na przykład parunastu godzin stać na dworze, gdy jest w miarę bardzo zimno czasem. Zależy od tego, czy jest też ile... Znowu wyciągam. Zależne jest od tego też oczywiście, ile będę stał, bo prawdopodobnie w piątek, jeżeli to jest piątek, sobota, niedziela, no to prawdopodobnie w pierwszym dniu będę miał w miarę szybkie wejście, w drugim dniu już mogę mieć takie gorsze wejście, może mogę się w ogóle nie dostać. Ale liczę, że się jednak dostanę, liczę, że jednak uda mi się zobaczyć. To na tym mi tak naprawdę zależy, czyli turniej StarCrafta. Może nie w całości, żeby to powiedzieć, ale zobaczyć przynajmniej ten parę spotkań. Parę spotkań. Dobra, ja poogarniam ten ekwipunek i zaraz do was. Dobra, już ogarnąłem ten ekwipunek, posprzedawałem te rzeczy. Zaraz wam powiem komu. To jest. Patrzcie, ile rzeczy było, ile rzeczy jest aktualnie. Całość prawie że sprzedałem, wieczówkę zostawiłem, rozpływacz zostawiłem. Wyrzutnie rakiet. Najpierw chciałem sprzedać, sprzedałem wszystkie rakiety, ale stwierdziłem, że zostawię. Więc tak naprawdę troszkę na tych rakietach można powiedzieć straciłem, bo tam miałem chyba 6 rakiet. Gość miał 12 bodajże do sprzedaży, musiałem odkupić od niego po prostu potem całość. A sprzedałem to gościowi tutaj w sklepie u Harley'a. Flotaśmo na plotka, weźmy ją. Przeczytajmy. Przesłuchajmy, bądź przeczytajmy. Niebieski, nie mogłem zobaczyć rano przez telefon, więc poprosiłem Jenny o przekazanie tego liściku. Dostawa dla twojego sklepu zjechała na drugą drogę i miała wypadek. Znajduje się na boczu około katedry. Uporządkowanie tego bałaganu trochę potrwa, ale Pagano prawdopodobnie nie zechce czekać tak długo na wymianę żarówek do detektora latarni morskiej. Może chcesz sprawdzić wrak i osobiście dostarczyć żarówki. Nowy punkt, więc koło katedry czekać mi to. Świata. Jak znajdę katedrę, to wtedy będę mógł przeszukać tego. Ten punkt. To jest przecież grota. Coś chciałem wam powiedzieć też. Aha, muszę poprzechodzić sobie tego. Jeżeli chodzi na przykład gotika, to akurat jeżeli chodzi o samo przejście, znaczy jeżeli chodzi o samego gotika podstawkę, to próbuję sprawdzić tą wersję z edycją rozszerzoną, z tą Directem 11. Jeżeli by nie było, jeżeli by się nie udało, chociaż możliwe, że się uda, zobacz, jeszcze ogarnę. To będzie problem, ale jeżeli by się udało, co wątpię akurat tutaj, bo nie udało się zrobić tego wcześniej, a nie wiem, czy da się ogarnąć jakoś. Mówię tutaj o wersji z dodatkiem Mroczne Tajemnice, to postarałbym się nagrać po prostu nagranie z Mrocznych Tajemnic do środka, ale... Przepraszam bardzo. Ale jest tu minus. Jest tu minus, ponieważ... Zapiszmy. Ponieważ Mroczne Tajemnice ma swój dubbing, który jest szczerze mówiąc koszmarny, ale oczywiście powiem wam szczerze, nie wymagajmy dobrego dubbingu od fanów, tylko że chodzi o to, że tam jest to nagrywane, nie było nawet można powiedzieć
To było nagrywane prawdopodobnie przez Skype'a. Tak to przynajmniej wygląda. Że to było nagrywane przez Skype'a i przez to... przez to to tak dziwnie, dziwnie słychać w ogóle, no. Można powiedzieć, możecie sobie ciężko mi jest wyrazić informację o tym. Nie przeszkadza, znaczy tak. Przeszkadzać by mi to nie przeszkadzało, tyle że no. Tyle że jakbym to chciał nagrywać, no to jednak chcę, żeby to dobrze było słychać, więc raczej bym nagrywał wtedy bez dublingu. Wersji dublingowej, bo podobno. Aha, dobra, muszę uważać, bo wersja, można powiedzieć, że bo modyfikacja z tego co słyszałem jest dobra, tylko właśnie tutaj jest problem ten dubbing, jeżeli chodzi o mnie. To wylecmy te nogi. Bo czasem się naprawdę łapię za głowę, jak oni to mogli nagrywać, tak? Dobra, wracając do tematu Fallouta. Gramy dalej, sprzedałem też wszystkie śmieci, które zbierałem za ten czas w Brachminie, można powiedzieć. Z racji takiej, że stwierdziłem, że nie ma tego sensu tego tutaj trzymać, a mogę zarobić kapslami na to. Plus, minus i tak nie zarobiłem, ale przynajmniej kupiłem dużo więcej amunicji, która się przyda nam na później. Aha, i wracam, dobra, jeszcze wrócę na chwilę do tego Gothica. Wracam do tego Gothica, prawdopodobnie możliwe, że się pojawi seria, tylko że jeżeli nie będę miał w stanie jak nagrać na tym direkcie nie będzie działać po prostu tekstury, to wtedy automatycznie Gothic 1 przedłuży się w czasie o jakieś kilka miesięcy. Z racji takiej, że muszę najpierw skonfigurować wtedy inny program do nagrywania, mam tutaj na myśli OBS-a. To jest program tak naprawdę do streamowania, ale można za pomocą niego też nagrywać. Więc tu jest plus, tylko że problematyczne jest to, że miałbym potem problemy z dopasowaniem rozdzielczości i tak dalej. Błotne, niejakie niestety, weźmy granaty, bo granatami próbuję je pozbyć, znaczy ich pozbyć tych przedmiotów. Dobra, jest trochę. Jest. Weźmy jeszcze raz, bo... Zobaczmy, czy jak teraz zniszczę, to prawdopodobnie zniszczę. Zniszczę, dobra, to mam nadzieję, że nigdzie rzucę drugie. Zniszczę, okej. Ten błotnik. Gdyby nie został przeszukany. I lecimy do tej łodzi podwodnej, zapiszmy w tym miejscu. Aparat fotograficzny. Też to zamknięta na łatwym poziomie, która jest pusta. Drugi błotnik. Lecę. Czekajcie. Ja lecę zaraz do tej chwili podwodu. Zniszczyć tak. Zapiszmy, mam nadzieję, że to nie będzie tak wyglądało. Że ja ją zniszczę i nagle... Nagle będę... No, to nie wygląda wcale na łódź podwodną tak naprawdę. Bardziej wygląda na taki futer niż na łódź podwodną. Ale prawdopodobnie ona jest jakaś ukryta. Chyba, że to jest to. Jeżeli to jest to, trochę śmiesznie. Trochę śmiesznie, tutaj coś sprawdzę. Tu jest jakieś wejście. Gdzieś pokazka jest z tej strony. Okej, okay. Dobra, jest. I to po prostu futer. Chodzi mi do środka. Jest
to start up Street Boy. One, two, one, two. Police check is celowe. Ta plama. Ta plama to jest plama radiacji, która zwiększa radiację w tym miejscu. Nasza fajna też przy okazji. Tu jest też panel sterujący, bo to panel sterujący musi być, żeby zniszczyć. Mina okiem podwodnego. Parametry misji, dane zalecenia. Patrol. Uruchomić autodestrukcję. Rozpoczęto sekwencję autodestrukcji. Inżynier musi uruchomić przełączniki w ruchu magazynowni, żeby zatwierdzić operację. Pisano będzie mieć mniej niż jedną minutę na ewakuację. Zapiszmy. W tym miejscu. Czekajcie, bo to tak. Kiepsko będzie, bo to muszę wiedzieć, ale prawdopodobnie zdążymy. Jeszcze czekać. Zobaczmy to tutaj. Chodź, Brachimie, chodź. Bo... Jeszcze nic nie. Okej, zwiększył się nasz promień, poziom napromieniowania, ale to było wiadome, że się zwiększy, ale to nie dlatego, że wybuchnęła łódź podwodna, chociaż to też pewnie miało pewne tutaj pewne niemożliwości, tylko pewne rzeczy miały na względzie to, że wybuchła, ale też to, że po prostu długo przebywałem w tej wodzie napromieniowanej. Promieniowanej. Dobra, wiecie co, jeżeli da się przenieść szybko, to się, dobra, przeniosę się szybko, pójdziemy tam, pójdziemy tam poszukać kolejnych wytycznych, no i skończymy odcinek, jak będziemy teraz po wytycznych, tak, zapiszmy, Jurko. Okej, pięciowy do czerwony. Okej, teraz muszę poszukać, odnaleźć okulary, bo ma fotograficzne, czy jakieś wszystkie. Tylko nie. Chcecie mi tak. Jeszcze mi się wydaje, że chcecie to tak. Wyglądać pewnie zadania. Odzyskaj okulary kryptochronomatyczne z toalety w pokoju. Jakimś takim, bo takim. Musi być w toalecie. Okej, prawie. Prawie to mam coś. Chcesz czekać, więc co zrobię? Typowe. Jak nie wiem co zrobić, tak? Panie, wystrzałem sobie trochę amunicji. Założyć musimy pewnie, zobaczmy. Wykorzystaj okulary kryptochronomatyczne oraz zapisaną sekwencję znaku, aby dostać się do bólu. Okej. Bunker jest tutaj, więc ja wezmę. Wezmę sobie. Założę te okulary oczywiście. Których wyglądam, szczerze mówiąc, właśnie. Wejdźmy. Zmienimy się, dobra. Nie, dobra, wyjdę. Tutaj będę
No, wyglądam dość dziwnie, dobra. Ja w tym miejscu będę kończył ten odcinek, mam nadzieję, że się wam podobał, pamiętajcie o komentowaniu odcinka oraz subskrypcji mojego kanału, pamiętajcie też o poleceniu tego kanału swoim znajomym. Tak więc, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się i na razie, cześć.